Witajcie moi drodzy, oglądacze, podglądacze. W dniu dzisiejszym, pewnie się zastanawiacie, dlaczego się tak odstroiłem. To wam powiem, jak zostaniecie do następnego etapu. W dniu dzisiejszym zrobimy sałatkę z brokułami, z jajeczkiem, z ananasem, z kukurydzą. O, i nawet szpinak jest. Jajeczko. Zapraszam na film. To co, zaczniemy najpierw od wyjaśnień, dlaczego tu jest pełno prymata i dlaczego mam taki fajny strój. Fajny? Fajny. No nie słyszeliście, jest casting w TVN-ie na doradcę smaku, no i ja chcę nim zostać. Co wy myślicie? Ale wszystko zależy od was, musicie lajkować mój ten kanał. Muszę być bardziej sławny. No i nie wiem, czy chcecie, żebym został waszym przedstawicielem takim w TVN-ie. No dobra. Wracając do tego, co będę robił. Będę robił szybką sałatkę z brokułami. Czyli co? Mamy szpinak, mamy brokułę. Na początek wkładamy trochę brokuły. Oczywiście ja to robię gołymi rąkoma. A co do tego castingu, to żartowałem oczywiście, nie? Ja lubię przyprawy prymata. I tak stwierdziłem, że teraz mój stół będzie wyglądał. Dobrze, mamy brokuła. Wrzucamy trochę szpinaku. Ja was zapytam. Mam takie pytanie. Czy wy odcinacie te końcówki? Właśnie pytałem koleżanki. To mówiła, że jak są duże, Wojtek, to odetnij. O Jezu, jaki liść. Ja stwierdziłem, że nic nie będę odcinał. Bo mi się podobają. Takie, jakie są. Dobra, mamy brokuła, mamy szpinaka, bo to będzie szybki film. Oczywiście. Jak zawsze. Mamy jajeczka ugotowane. Na twardo. Tak sobie to układam, bo oczywiście później muszę wam zrobić fajne zdjęcie. Do tego, moi drodzy, mamy ananasa pokrojonego w kostkę. Kukurydzę. Jeszcze z parę listków szpinaku. Cebulę czerwoną. No i co? Mamy gotową sałatkę. Dajmy trochę soli. Co tu mamy? Szmatki nie mam, ale będę wycierał ręce w mój nowy fartuszek. I trochę chili, płatków chili. Taką sałatkę odstawiamy na bok. Dałem wszystko, dałem. Dałem tak. Broku, kukurydzę, ananas, cebulę, jajko, szpinak. Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że później będzie fajnie wyglądało na zdjęciu. Przystępujemy do zrobienia sosu. Kurczę, wiecie, byłem ostatnio w Polsce. Mam nadzieję, że cały czas mnie dobrze słychać. Chciałem kupić sobie mikrofon. Miałem odłożone, no nie dużo, 500 zł. Tu mamy miód. Do miodu dodajemy trochę majonezu. Miałem taki majonez, kupiłem tutaj w Lidlu. Przypominam wszystkim, że jestem w Danii. Mamy miód, mamy majonez.
dodamy jeszcze odrobinę musztardy. Oczywiście przepis będzie pod filmem. Dodajemy odrobinę czosnku. Oczywiście dodajemy soli. Mamy pieprz ognisty. Dla mnie to on wcale nie jest ognisty. Ale dajemy pieprzu. A że Wojtuś lubi na ostro, to miałem gdzieś tu, o, moje chili, pieprz cayenne. Także byłem ostatnio w Polsce, miałem odłożone 500 zł, nie wiem czy to już mówiłem, a mikrofon, wyobraźcie sobie, chciałem kupić fajny mikrofon, chciałem dorzucić jeszcze 200. I dodajemy jeszcze do sosu odrobinę sosu Worcester. No i kurczę, już miałem zamawiać i wyobraźcie sobie, mój synek mówi: tato, ja mówię, słucham synek, korki mi się starły, bo oni grają w piłkę z Igą, moje dzieciaczki. No i co? Macie też tak czasami, że macie na coś odłożone, a jak dziecko coś powie, to już rurka mięknie. No i co? No i tatuś poszedł. Wydał te 500 zł na korki dla dzieci. I znowu muszę zbierać na mikrofon. Także jak będziecie znowu narzekać, że słabo mnie słychać, to musicie się trochę uzbroić w cierpliwość. Bo muszę znowu uzbierać kasę. A nie jest to łatwe, bo wiecznie mam jakieś wydatki. Teraz się wybieram na wakacje. I też muszę mieć no pieniądze, żeby rozpieszczać moje dzieci. No i brakuje soli. Ale ostre jest. Oho, jest ostre. Dodajmy jeszcze tego Worcester sosu. Zamiast tego sosu Worcester możecie dodać, moi drodzy, trochę sosu sojowego. Także tak jak obiecałem, film jest krótki, w Polsce byłem, miałem kupić mikrofon, nie kupiłem, za to kupiłem moim kochanym dzieciom korki. Uzbieram kasę, kupię następny. Chciałem taki, wiecie, żeby zapraszać gości, z nimi rozmawiać. Bo chciałbym to robić na moim kanale, ale to już w tej kwestii alkoholika, żeby zapraszać gości i z nimi rozmawiać. No ale wszystko przede mną. Czytam sobie z kartki, co dodałem. A tak, daliśmy musztardę, daliśmy miód, daliśmy majonez i sos Worcester. Worcester, nie wiem jak to się czyta. Worcester. W każdym razie ja wam to wszystko napiszę. No i to wszystko polewamy. Ja na razie nie poleję, bo chciałbym zrobić wam zdjęcie na koniec. Oczywiście na koniec filmu. Na razie tym sosem nie poleję. Ale powiem wam. Sos z połączeniem tego miodu, tego sosu. Tego sosu używałem kiedyś, jak to były moje początki YouTube'a, robiłem żeberka z nim. Jest przekozacki. Chociaż sojowy też by był dobry. Także co? Na tym chyba kończymy. Sałatka wygląda w ten sposób. Myślę, że teraz jak jest grill, grillujecie, jest ciepło, możemy coś takiego robić. Ja pozdrawiam moje dzieci, które teraz na mnie czekają. Tatuś niedługo wróci na wakacje. Będziemy razem się bawić. Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną. Chociaż zauważyłem, że więcej widzów mam w tym drugim kontencie alkoholowym. Chociaż namawiam tamtych widzów, żeby też przeszli i oglądali moje kulinaria. Chociaż nie jestem jakimś wybitnym kucharzem, bo w ogóle nim nie jestem.
To jest takie moje hobby. Ale kto wie, może zostanę przedstawicielem prymata. Tylko jak będę składał CV, będę musiał im powiedzieć, że muszę zrobić jeszcze prawo jazdy, którego jeszcze nie zrobiłem, a muszę dokończyć. A tak wtedy będę sprzedawał przyprawę jak... O! Mało kto. Doświadczenie w handlu mam. Także te wideo to jest jak moje CV. Także moi drodzy, na tym kończę. Dziękuję, że jesteście ze mną. I klikajcie tam, piszcie komentarze, żebym dotarł do większej ilości ludzi. Pozdrawiam was. Hej!